Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Otrzymałem propozycję kandydowania na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i chciałbym wszystkim osobom, które mnie popierają, bardzo podziękować. Moim celem jest obrona interesów Polski. Chciałbym, żeby Polska była krajem silnym, bogatym i prawdziwie wolnym. Proszę Państwa, wydaje mi się, że najlepiej rozpocząć od pewnej takiej idei ogólnej. Myślę, że wszyscy z nas podzielamy pewną wspólną myśl, a mianowicie Polska jest wartością. Więcej, Polska jest wartością i miejscem niezwykłym. Wydaje mi się, że ta prosta myśl, Polska jest wartością, tą prostą myśl powinniśmy sobie wszyscy przypomnieć. Po pierwsze, Polska jest wartością, ponieważ została wywalczona i obroniona przed agresją wrogów olbrzymimi ofiarami naszych przodków. Wiele pokoleń pracowało na tym, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Polska jest wartością, ponieważ na tą wartość składają się nasze piękne tradycje, a także nasz piękny język oraz wszystkie wartości, które niejako możemy znaleźć w naszym kraju. Proszę Państwa, nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak wielki potencjał materialny, jak wielkie bogactwo związane jest z Polską. Dzisiaj można powiedzieć, Polska stoi na granicy kryzysu gospodarczego. To zostało spowodowane złymi rządami. Ale ten kraj, nasz kraj, Polska, ma olbrzymi potencjał na to, żeby być rzeczywiście krajem bogatym. Dlaczego? Polska, po pierwsze, ma olbrzymie bogactwa, zarówno przyrodnicze, jak i naturalne. Nie wszyscy może Państwo o tym wiedzą, ale Polska jako jedyny kraj w Europie, a być może, że jedyny kraj na świecie, leży na czterech strukturach geologicznych. Te struktury geologiczne związane są z olbrzymimi bogactwami naturalnymi, jakie mamy w Polsce. Może Polska nie jest państwem, gdzie wydobywa się na wielką skalę ropę naftową, ale mamy tutaj olbrzymie złoża węgla brunatnego, kamiennego, mamy siarkę, mamy miedź, mamy bardzo wiele innych złóż naturalnych, które można wykorzystać dla rozwoju przemysłu. Poza tym należy jeszcze wspomnieć o tak zwanych złożach geotermicznych. Złoża geotermiczne faktycznie mogą być wykorzystywane dla rozwoju energetyki. Należałoby się więc zapytać, dlaczego tak bogaty kraj, kraj bogaty w węgiel kamienny, węgiel brunatny, stoi dzisiaj, można powiedzieć, na granicy olbrzymiego kryzysu gospodarczego. Przecież nie muszę Państwu mówić, jak bardzo zadłużona jest obecnie Polska, jak bardzo pogłębia się z roku na rok zadłużenie Polski. Jak to jest w ogóle możliwe? Oficjalnie pod względem krajowego produktu brutto jesteśmy na 22. miejscu w świecie. 22. miejsce w świecie to nie jest źle, można powiedzieć. To świadczy, że Polska jest krajem bogatym. Dlaczego to nie przekłada się na życie obywatela polskiego? Dlaczego dużo ludzi żyje na granicy nędzy? W Polsce na granicy nędzy żyje około 60% obywateli. Można powiedzieć, że ten podział między bogactwem a ubóstwem, jeżeli chodzi o Polskę, jest to podział mniej więcej 20% ludzi zamożnych i 80% ludzi biednych.
Dlaczego są tak duże różnice majątkowe? Dlaczego te różnice majątkowe nadal się powiększają? Dlaczego tak dużo osób w Polsce zadłuża się chociażby po to, żeby móc przeżyć do następnego miesiąca? Z czego to wynika? Moim zdaniem wynika to po prostu ze złych rządów. Jesteśmy miejscem niezwykłym, jesteśmy krajem bogatym i te bogactwa, jakie mamy, nie są wykorzystywane. Jak to jest możliwe, że kraj, który ma tak bogate złoża węgla, dopuszcza do tego, że statki przywożą do Polski węgiel z innych krajów? To wydaje się zupełnie nielogiczne, a świadczy o wadliwym zarządzaniu. Proszę Państwa, można by powiedzieć, że 25 lat, należałoby się cieszyć z tego, że 25 lat temu Polska niejako odzyskała wolność. Ale te 25 lat jest to jednocześnie okres nieudolnych rządów, niskiej jakości elit politycznych, opanowanie naszych banków, naszych przedsiębiorstw, naszych mediów przez kapitał zagraniczny. W ciągu tych 25 lat faktycznie miało miejsce niszczenie polskiej gospodarki. Upadły całe gałęzie przemysłu. Nastąpiło olbrzymie zadłużenie państwa. W dużej mierze doprowadziła do tego patologiczna prywatyzacja. Więc to jest odpowiedź dlaczego. Dlaczego Polska, kraj niezwykły, kraj bogaty, jeżeli chodzi o złoża naturalne, faktycznie nie jest krajem bogatym. Jest krajem, gdzie narastają różnice majątkowe i gdzie dużo ludzi żyje na granicy biedy. Odpowiadając krótko na pytanie dlaczego, można by dodać, 22 miejsce pod względem krajowego produktu brutto, za to dopiero 114 miejsce w świecie na 183 kraje, jeżeli chodzi o sprawność działania systemu podatkowego. Podam tylko jeden przykład. Na samych niepłaconych podatkach Polska traci co roku 70 miliardów złotych. Dodatkowe 150 miliardów traci prawdopodobnie z uwagi na ucieczkę pieniędzy za granicę związaną z opanowaniem polskiego systemu bankowego przez kapitał zagraniczny. Jeżeli poddamy te miliardy złotych, które Polska co roku traci, uzyskamy odpowiedź. Dlaczego kraj, który jest na 22 miejscu w świecie pod względem statystyki krajowego produktu brutto, jest jednocześnie krajem, z którego kilka milionów ludzi wyjeżdża po to, żeby pracować za granicę. Co dalej? Co dalej? Aby coś w państwie zmienić, potrzebny jest właściwy człowiek, właściwy czas i właściwa wiedza. Podam tutaj kilka punktów związanych z moim programem prezydenckim. Podstawowy cel, do jakiego będę dążył, obrona interesów Polski, związana jest z uzyskaniem przez Polskę suwerenności gospodarczej i finansowej. Suwerenność gospodarcza to oznacza, że gospodarka polska powinna być przede wszystkim oparta o polskie podmioty gospodarcze. Będę popierał polskich przedsiębiorców. Będę popierał polskie rolnictwo. W Konstytucji powinien być zapis, że ziemia i bogactwa naturalne Polski są własnością narodu polskiego. To znaczy nie powinno się sprzedawać ziemi ani związanych z nią bogactw obcemu kapitałowi. To powinien być nasz własny kapitał. I z tym się wiąże postulat, aby rolnictwo było przede wszystkim oparte o pracę polskiego rolnika,
aby firmy rolnicze te były przede wszystkim podmioty polskie i aby polskie przedsiębiorstwa były to przede wszystkim przedsiębiorstwa związane z polskim kapitałem. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że w przypadku podmiotów zagranicznych mamy najczęściej sytuację niepłacenia podatków, uciekania od podatków. Oprócz tego, w sytuacji, kiedy mamy polskie firmy, z tą sytuacją wiąże się rozwój myśli naukowo-technicznej. My, aby być konkurencyjni w świecie jako państwo, musimy rozwijać własną myśl naukowo-techniczną. Ta myśl naukowo-techniczna musi się przekładać na konkretne produkty, które są wytwarzane w przedsiębiorstwach. Nie wiem, czy państwo wiecie, że dzisiaj Polska daje zaledwie 0,6% budżetu na badania i rozwój naukowy. Wiodące państwa w świecie, tak jak na przykład Niemcy czy Japonia, wydają około 3%, czyli 5 razy od nas. W Polsce, można by powiedzieć, umiera w tej chwili nasza własna myśl naukowa, techniczna, a ta myśl jest potrzebna dla rozwoju kraju. A więc suwerenność gospodarcza i finansowa, oparcie rozwoju polskiego przemysłu o naszą myśl naukowo-techniczną, oparcie wszelkich reform przede wszystkim o idee wywodzące się z Polski. Idee, które są nam narzucane, czy to przez Unię Europejską, czy przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, są często niedostosowane do naszej mentalności, do naszej tradycji i faktycznie one nie sprawdzają się, one są czymś sztucznym. Z jednej strony chodzi o to, żeby nie być prowincjonalnym, żeby wiedzieć, w jaki sposób myślą ludzie, którzy mieszkają we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, żeby pewne pomysły adoptować u nas. Ale zawsze trzeba te pomysły adoptować, biorąc pod uwagę naszą własną mentalność, naszą własną tradycję. Inaczej one po prostu się nie sprawdzają albo funkcjonują w ten sposób, że faktycznie doprowadzają nas do jakichś olbrzymich strat materialnych czy kulturowych. Nie wiem, czy państwo zauważyli, jeżeli wejdziemy do księgarni, jak wiele tytułów to są po prostu zwykłe tłumaczenia i to często wykonane przez tłumaczy, którzy prawdopodobnie pracują tylko dla swojego honorarium, bo są to tłumaczenia na bardzo niskim poziomie. Jak coraz mniej znajdziemy książek mądrych polskich autorów, a przecież wśród Polaków byli i są ludzie mądrzy, ludzie, którzy mają ideę, ludzie, którzy piszą dobre książki. Tymczasem, można powiedzieć, następuje taka promocja idei autorów, którzy Polakami nie są. Dlaczego? Wydaje się, że dlatego, że ktoś sobie pomyślał, Polacy to naród, który tak naprawdę nie jest zdolny do twórczości. Ta twórczość to może pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Niemiec, ale Polacy to powinni wyłącznie jakby naśladować. Ja jestem przeciwny takiemu światopoglądowi. Ja uważam, że wśród nas, wśród naszego społeczeństwa należy właśnie szukać ludzi, zdolnych autorów, zdolnych poetów, zdolnych pisarzy, zdolnych myślicieli, zdolnych naukowców i to ich należy promować. I dzięki temu właśnie powstanie silne państwo, ponieważ ta dziedzina kultury jest bardzo ważna dlatego, żeby stworzyć silne państwo i silne społeczeństwo. Oparcie naszego kraju o nasze własne idee. Ale między nami trzeba znaleźć ludzi, którzy są odpowiednio wykształceni, którzy mówią, którzy potrafią pewne idee, które są dla nas wszystkich korzystne, przedstawić i które będziemy mogli później zrealizować. Gdzie pan zrobi swoją pierwszą wizytę zagraniczną? Do jakich krajów? Widzę, że polityka zagraniczna interesuje tutaj panów, jakkolwiek ja tutaj podkreślałem w moim wystąpieniu sprawy gospodarcze. Proszę państwa, w polityce zagranicznej trzeba być lisem i lwem.
lew oznacza siłę, a lis oznacza przebiegłość. To nie jest wykład z dziedziny polityki zagranicznej, ale to są lekcje z Machiavelliego. W polityce zagranicznej trzeba być troszeczkę obeznany z naszym doradcą, klasykiem, jakim był Machiavelli. I oczywiście z punktu widzenia siły, z punktu widzenia lwa, to pierwszym państwem, do którego bym pojechał, są Stany Zjednoczone. Ponieważ Stany Zjednoczone są lwem. Są nadal lwem. Wydaje mi się, że tak jak Lech Kaczyński jako pierwsze miejsce wybrał Republikę Czeską, no to świadczy o tym, że chyba nie, brakowało mu pewnej koncepcji prowadzenia polityki zagranicznej. Stany Zjednoczone są lwem i zawsze się jedzie do lwa jako pierwszy cel. Więc to będzie moje pierwsze miejsce. Drugie, wydaje mi się, że powinno być, to powinna być Bruksela, bo jednak Polska jest częścią Unii Europejskiej. A trzecia wizyta, wydaje mi się, że to będzie najciekawsza wizyta. Ponieważ trzecia wizyta, to już można powiedzieć, będzie wizyta lisia. I ta trzecia wizyta, to ja nazywam tą wizytę dalekowschodnią. Moja trzecia wizyta to będzie Japonia, a zaraz po niej będą Chiny, a być może, że przy okazji będzie to Rosja. Szanowni Państwo, chciałbym może przeczytać kilka punktów mojego programu. Suwerenność gospodarcza i finansowa Polski. Już wspomniałem na ten temat. Wyzwolenie Polski od tendencji globalistycznych i niekorzystnych rozwiązań gospodarczych i finansowych narzuconych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unię Europejską. Instytucje finansowe mają służyć rozwojowi naszego kraju, a nie służyć importowi obcych towarów. Reforma systemu podatkowego, bardzo ważna z tego powodu, jak wspomniałem, że prawie 70 miliardów złotych wypływa z Polski, ucieka z Polski z uwagi na wadliwy system podatkowy. Walka z bezrobociem, zastosowanie rozwiązań w energetyce, rolnictwie, przemyśle i handlu dostosowanych do warunków gospodarczych i przyrodniczych Polski. Obrona ziemi, lasów i bogactw naturalnych przed wykupem przez kapitał zagraniczny. Będę się starał doprowadzić do ustawy, w których będzie zapis, że ziemia i jej bogactwa stanowią własność narodu polskiego. Promocja polskiego przemysłu i rolnictwa. Rolnictwo widzę przede wszystkim jako małe i średnie gospodarstwa ukierunkowane na produkcję zdrowej żywności. Zaś przemysł powinien być oparty o naszą technologię i polską myśl naukowo-techniczną. Aktywizacja społeczeństwa i jego zaangażowanie na rzecz współpracy i zrównoważonego rozwoju. W tym punkcie mam na myśli to, że aktywizm społeczny nie powinno się wyłącznie sprowadzać do wyborów raz na kilka lat. Wszyscy powinniśmy zaangażować się w szerszy ruch społeczny, tak aby kierunki, w jakim idzie Polska, i działania polityków były kontrolowane na bieżąco. Reforma wymiaru sprawiedliwości i jego odpolitycznienie oraz walka z korupcją. Zmiana wszystkich ustaw z lat 1989-2015 godzących w interes Polski. Ochrona przed biedą, poprawa służby zdrowia oraz sytuacji emerytów i rencistów. Proszę Państwa, to jest w skrócie mój program. Oczywiście zapraszam wszystkich Państwa do budowania wspólnie mojego programu. Wszystkie pomysły, które mają na celu interes Polski, zbudowanie silnego i bogatego państwa polskiego, wszystkie te Państwa pomysły, propozycje zostaną przeze mnie rozpatrzone. Podstawowa rzecz, wszyscy zrozumy, niech młodzież zrozumie to również. Polska jest olbrzymią wartością. Jest wielu krajów na świecie. W wielu krajach bywałem, w wielu krajach pracowałem. Polska jest prawdziwą wartością.
z uwagi na swoje tradycje, piękno, a także bogactwa naturalne. I nasz kraj może naprawdę być krajem bogatym, niezależnym, silnym i prawdziwie wolnym. Myślę, że możemy do tego doprowadzić wspólnie. Bardzo dziękuję.